Żubr w internecie nie był zbyt aktywny, dlatego wyzwaniem stało się sprawdzenie w praktyce możliwości zwiększenia występowania żubra w internecie i przetestowanie aktywności konsumentów w sieci. Po letniej loterii żubra zadaliśmy więc sobie pytanie, jak wykorzystać sukces akcji, podjąć wyzwanie i sprawić, by uczestnicy loterii poczuli, że marka jest im naprawdę bliska. Jak w bezpośredni sposób dotrzeć do piwoszy, aby komunikat nie przepadł w gąszczu informacji? Jaką formę powinna mieć przesyłka, żeby konsumenci ją zapamiętali i poczuli, że żubr jest blisko i o nich pamięta? Znajdujemy rozwiązanie, które okazuje się strzałem w dziesiątkę. Wykorzystaliśmy sprawdzone media w niestandardowy sposób. Przy okazji narodzin żubra ciemnozłotego za pomocą kartek pocztowych i SMS-ów wysyłamy konsumentom życzenia urodzinowe oraz zaproszenie na stronę www, gdzie znajduje się wyjątkowa niespodzianka. W każdym przypadku adres strony zawierał unikalny kod, dzięki któremu mogliśmy spersonalizować komunikat i sprawdzić, czy jubilat skorzystał z zaproszenia i wszedł na stronę www. Na stronie stworzyliśmy imienne życzenia adresowane dokładnie do jubilata oraz niepowtarzalny prezent w postaci występu żubrów nucących 100 lat. Rezultat przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. 10502 wysłane pocztówki, 4989 wejść na stronę. Film odtworzony zostaje 6547 razy. Pobiera go 1498 osób. Wysyłka SMS-ów także kończy się sukcesem. Wysyłamy 62449 SMS-ów. Na stronę wchodzi 28857 osób. Rejestrujemy 32100 wyświetleń filmu. Rekordzista wraca do niego aż 65 razy. Skutecznie połączyliśmy tradycyjne oraz nowoczesne kanały komunikacji z wielką korzyścią dla żubra. 30 tysięcy kolejnych fanów czeka na swoje urodziny. Żubr będzie obchodził je razem z nimi.